No a tak w ogóle to jesteśmy mniej więcej tutaj. Sopocki Klub Żeglarski, potem dwójka jest Przystań Rybacka i jedynka Muzeum Sportu. Tego nie kojarzę. Ulica Kińskiego, Poniatowskiego. Też będziemy przychodzić. No i co tu dużo mówić? No, widoki są jakie są, każdy widzi. Pogoda jest jaka jest, każdy widzi. Fale są, na pewno coś wyrzucają. W ciągu dnia na pewno nie znajdziemy nic ciekawego, w sensie bursztynów. Wieczorem lepiej. Robię rzeczy, które mają wiele zastosowań. I na przykład latarka, którą testowałem. Pokazywałem jak świeci jakiś czas temu, robi mi teraz za powerbank. Zbliżając się do Sopotu, mamy jeszcze taki obiekt na horyzoncie, wysoki. Ciekawe, czy jest jakiś punkt widokowy, czy da się tam wejść, czy to jest tylko, nie wiem, straż pożarna. Jeżeli nam się uda, to podejdziemy, zobaczymy, a jeśli nie, to napiszcie co to jest, może ktoś wie. Jaka fajna mini latarnia. Teoretycznie to jakiś obrotowy element napędzający coś u góry jest, ale nie wiadomo co to jest, na razie nie działa. Dobra, te wieże widokowe, o których mówiłem, jeżeli to są w ogóle jakieś wieże lub punkty widokowe, no to są przy wejściu numer 41. Spróbujemy tam podejść, zobaczymy co to jest. W ogóle jest jakiś ten Sopocki Klub Żeglarski. Tam jest jakaś knajpka, jakaś pizzeria. No i oczywiście wzdłuż wybrzeża taka alejka. I dla rowerów, i dla pieszych standardowo. Nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie wejść. Nie, jest to zamknięte. Więc pewnie da się tam wyjść na górę. Ciekawe, czy ktoś mnie opieprzy za to, że wychodzę tutaj. Jest też jakaś restauracja na dole. Dobra, chodźmy wyżej. A wyżej jest tarasik. Wyjście na drabinę jeszcze tam do góry. Ale też może będzie przegięcie. Takaś kamera jest, krzesełka. Być może w lecie stoliczki tutaj są jakieś rozłożone. Można sobie kawkę z widokiem na morze wypić. No i ta druga wieża jest tam dalej. Zaraz rzucimy okiem, czy da się tam podejść. No na tą drugą wyższą wieżę nie wyjdziemy. To jest punkt ratunkowy. Podejrzewam, że to jakaś wieża obserwacyjna. Z tej strony nie ma dojścia. Pójdę jeszcze z tamtej strony, ale wątpię, żeby tam dało się wyjść. Więc jedyna to jest na tej restauracji. Spoko. Widzę, że oni tutaj też tą pizzerię mają. I to jest w ogóle jacht club i mają pokoje tutaj. Właśnie. No, a tu GoPro. Taki sobie rib fajny. Fajny. Lubimy ryby. Ryby. W ogóle w tej drugiej części budynku jest restauracja, która jest otwarta, natomiast pizzeria jest tylko w sobotę i w niedzielę otwarta. Także spoko. No i wyjście na morze. Mijamy bar Przystań, który jest czynny chyba cały rok. Nawet w zimie, z tego co pamiętam. Mijamy kutry. Czy one w ogóle mogą pływać? Czy one takie tylko tutaj są? Atrakcja wizualno-turystyczna. Nie wiem. Znaczy, nic nie widać. Tego nie wyciągnęli do końca. Nie dali rady. Trochę osłony przed wiatrem będzie słychać. Po co im te metalowe uchwyty pod spodem? Ciekawe.
jakieś haki, chorągiewki, jakaś hydrauliczna zwijarka sieci, no i kamina oczywiście, i to cały mały kuter. A tu w ogóle jakieś czujniczki są, może tu jest czujnik głębokości, ciekawe. Macie coś? Pokaż. A, tu mamy sposób.